Willkommen Radio Warschau. Witamy w Radio Warszawa. Zostanie odczytane ogłoszenie dla wszystkich Polaków. Also, Edler. Edler. Also, diese bekannte Mama soll ich alles auf Deutsch lesen, ja? Ja. Ja. Sehr gut. Also. 4, 2, 1. Jetzt. Bekanntmachung betrifft Beherbergung von geflüchteten Juden. Es besteht Anlass zu folgendem Hinweis. Gemäß der dritten Verordnung über Aufenthaltsbeschränkungen im Generalgouvernement vom 15. Oktober 1941 VOBL GGS 595. Ich weiß nicht eigentlich, was das bedeutet, aber... unterliegen Juden, die den jüdischen Wohnbezirk unbefugt verlassen, der Todesstrafe. Ja. Gemäß der gleichen Vorschrift unterliegen den Personen, die deutschen Juden wesentlich Unterschlupf gewähren, Beköstigung verabfolgen oder Nahrungsmittel verkaufen, ebenfalls der Todesstrafe. Die nicht-jüdische Bevölkerung wird daher dringend gewarnt. Erstens, Juden Unterschlupf zu gewähren. Zweitens, Juden Beköstigung zu verabfolgen. Und drittens, Juden Nahrungsmittel zu verkaufen, ja? Ja. Ende Transmission. Ende. Ja, jetzt wird der Sim, ja? Ja, ja. Auf Polnisch. Ja, natürlich. Ja, lesen. Lesen, ja. Gut, also bis bald, Kamerad. Danke schön und Heidler. Heidler. Niedoczechony w ojczyźnie musi za granicą szukać uznania. Jedzie zdobywa sławę, kto inny byłby może zapomniał o tej ojczyźnie. Lop wspominał ją z gorycą. Jest muzykiem, człowiekiem, poetą. Zbliżająca się rocznica przeżywa bezbranym sercem. Gdyby mógł dźwignął staj kulturę pomnik na polach Tomchowa i Huda, gdzie ją nazwala Wilkow. O! Guten Tag, Herr Schim. Guten Tag. Ich sehe, dass Sie Polnisch üben. Ja. So. Drei. Einen Moment, bitte. Zwei, drei. Ist es hier, ja? Ja, eins. Jetzt. Ogłoszenie.
dotyczy przetrzymywania ukrywających się Żydów. Zachodzi potrzeba przypomnienia, że stosownie do trzeciego paragrafu rozporządzenia o ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 15 października 1941 roku, dzienne rozporządzenie dla Generalnego Gubernatorstwa, strona 595, życie opuszczające dzielnicę żydowską bez zezwolenia polegają karze śmierć, prawda? Według tego rozporządzenia osobom, które takim Żydom świadomie udzielają przytułku, dostarczają im jedzenia lub sprzedają artykuły żywnościowe, grozi również kara śmierci, prawda? Mniejszym ostrzega się stanowczo ludność nieżydowską przed udzielaniem Żydom przytułku, to po pierwsze, a także dostarczanie im jedzenia i sprzedawanie im artykułów żywnościowych, prawda? Aha, jeszcze postscriptum. Za zamordowanie dnia wczorajszego obywatela niemieckiego będącego papugą przewiduje się zastrzelenie 20 zakładników za każde skrzydło, czyli łącznie będzie to... Cech umolcesz? Nie, 40. Fircik zakładników. Szkoda. Ja. No to cóż, ja wracam do teatru, prawda? Użyłem służba, każdy schorze ojczyźnie inaczej. No właśnie. A Wiedersehen und Heiter. Heiter. Ja.